Na razie muszę troszeczkę popracować, to mi sfinansuje wyprawę. No, po zajęciach ruszam w trasę. Cieszmy się cieniem, bo droga potem będzie na bezlesiu. Mijam łagiewniki, a upał się zaczyna. No, wyjeżdżamy z lasu, a to jest Szczawin. Ja dwa. No bo się zrobiło. Ale miejscówka. Tam jeszcze jedno jeziorko. Dziki zachód. Piękna trasa. Mały ruch. Super dzień. Ale w czasowisko. Nuty. Nagle asfalt kaput. Muszę przebić się przez ten las. 8 km w piątek. Jak do tej pory idzie dobrze. No niestety, przeszkoda terenowa, a czas leci. Do piątku tam se coś zjem, potem zobaczę. Czas dojazdu się oddala. GPS w lesie głupieje, ale jadę na północ. Byle wyjechać z tego lasu, to już piątek będzie na wprost. Jest asfalt i cywilizacja. I mimozy. Ale bagniska. O, na horyzoncie piątek. Piątek. Tradycja. No, jeszcze nie jest z moją formą tak źle. Nic dziwnego, że sokół znowu powtopiony, jak nawet w takich rzeczkach tyle płynie. Rzeczka Malina też prawie z brzegów się wypina. Nawet wszystkie rowy wypełnione. No, czas wracać. Największy upał trzeba przeczekać właśnie w takim zaciszu. Piękny dzień, ale jeszcze do domu 30 parę kilometrów. Czołowy wiatr nie ułatwia jazdy. Się rozfukało. Opas. Co za nieład. Dzień mi się wydłużył, a do domu jeszcze 40 parę minut. Już w Łodzi. A słoneczko jeszcze całkiem. Las Łagiewnicki, ostatni etap i setka pyknie. Dojechaliśmy do miasta Łódź.